wyjątkowe święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła, który stał się apostołem narodów. Zgromadziliśmy się przy ołtarzu Chrystusa, my, kapłani, wyświęceni dokładnie 29 stycznia 1984 roku. I dzisiaj możemy sobie zaśpiewać tą słynną piosenkę 40 lat minęło, jak jeden dzień. To wyjątkowy moment i chwila. I dzisiaj z potrzeby serca jesteśmy tutaj wszyscy razem, aby podziękować Jezusowi za to, że również i nas powołał. Tak jak powołał świętego Pawła i dał nam tę możliwość, abyśmy realizowali swoje powołanie, swoją misję w Kościele łódzkim, niektórzy także w innych kościołach, choćby w Kościele łowickim. Ale dzisiaj chcemy za łaskę powołania i wybrania podziękować. Za te wszystkie lata, za świadomość, że Bóg nam okazał wielkie miłosierdzie i wspierał nas nieustannie na tej drodze kapłańskiej służby. Będziemy także dzisiaj modlić się za naszych zmarłych kolegów, którzy odeszli już do domu Ojca. Dzisiaj tej Eucharystii miał przewodniczyć ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, ale niestety nie mógł przybyć do nas ze względów zdrowotnych. Natomiast chciałem tutaj jeszcze dzisiaj wspólnie ogłosić i podziękować, że sprawował Eucharystię za nas dzisiaj w swojej prywatnej kaplicy. Moi drodzy, dziękuję i wam za tą obecność, za to, że z potrzeby serca przyszliście, aby być razem z nami, byśmy tą Eucharystią wyrazili Bogu nasze wielkie Te Deum, nasze wielkie dziękczynienie i prosić o wytrwanie na tej drodze powołania aż do końca. Na skrzydłach nie.